Ty, jest sprawa, jesteśmy obserwowani. Tylko nie odwracaj się, nie rozglądaj się przede wszystkim. Za nami zagrywa Ewa Marchewa. Bananowa! No wiesz co? Jak tam? A, widzisz, no wolałbym go żywego, ale może być tak, że nie będzie w innej możliwości. W samochodzie jeden jest sadzony, ale pewnie będzie go szukał. Wsadziłem w sumie dwa, może coś z tego będzie. Ty, Salsa. Tak? Musisz mi, stary, ogarnąć te 150 kawałków, bo zamówiłem sobie furę, nie ukrywam. Tak też czułem, że ode mnie kupisz, więc to tak z góry zrobiłem, nie? Stary, jestem zakochany w Dodge'ach, także to było pewne, a jak to jest, jeśli chodzi o te 150 kawałków, to na spokojnie, przelewikiem rzucimy tam i będzie w porządku, nie? To jakby... Mm-hmm. Ty mi pomogłeś się wbić do góry, to ja ci teraz pomogę, gdzieś tam masz jakiś tam kryzys. Nie, no a tak szczerze muszę ją sprzedać, bo chcę odgonić co od siebie to auto, jakby wiesz, już trochę nim jeździłem i trochę rzeczy nim zrobiłem, także ty no też... Wiesz, ja wezmę na siebie, przewinuję je i tak dalej, będzie numer inny, będzie wszystko gitnie. Dobra, a ja teraz potrzebuję coś bardziej takiego nieagresywnego, które wpasuje się w rolę biznesmena, muszę trochę zmienić wizerunek, wiesz? Pewnie, i o czym planowałeś? Wiesz co, pokażę ci co będę mówił, to auto nie jest, to jest chyba najtańsze auto jakie miałem do tej pory, ale myślę, że jednak gdzieś tam wiesz, nie będzie się aż tak rzucać w oczy jak te inne moje samochody. No słuchaj, no zobaczymy, nie? No, a ty jak w ogóle ten, jak z Sarą? Stara jest, mi się wydaje, w porządku. Teraz jak wybudowali, prawie kończą nam w sumie budowę domku na Winewood Hillsach, to zaraz się tam wprowadzamy i takie swoje życie w sumie zaczynamy, no nie? No, a właśnie, co do Emily, to jej nie można ufać. Dlatego patrzy na Sarę, bo one razem były blisko. Okej. Cholera. No wiesz co, no z mojej strony wygląda to tak, że... Ty... Tam? Salsa, widzisz to? Co? O cholera, Salsa. Wszystko okej, okay, stary? Stary, co się z tobą dzieje, ej? Poczekaj, stary. Halo, stary, ej. Ty. Co się dzieje? Czego chcesz? Gdzie jesteś? Salsa? Salsa, gdzie ty jesteś? Spokojnie, Dwayne, to tylko twoja głowa. Nie możesz dać mu wygrać. Logan o tym mówił. O nie. Nie dam cię pokonać! Wysiądź. Powiedziałem! Wysiądź! Puść mnie! Czujesz to? Czego chcesz? Podobał ci się ostatni wypadek, co? Chcesz mnie zabić, co? Zabić? To było tylko ostrzeżenie. Ostrzeżenie? Nie mogę się ruszyć. Co jest? Twój kolega. Twój kolega próbuje ingerować w to, co robię. Wiesz? Nie uda ci się. Nie uda się. Od teraz. Od teraz masz robić to, co powiem. Nie masz szans. Rozumiesz? Bez szans. Tak się składa, że to ja decyduję, czy nanotechnologia działa, czy też nie. Odpierz się. Rozumiesz? Rozumiesz, Dwayne? To jak? Będziesz posłuszny? Nigdy nie będę posłuszny. Nie będziesz. Nigdy. Nie będziesz. Powstał. Co jest? Rozumiesz? Rozumiesz swoją sytuację, tak? Rozumiesz ją, czy nie? Odpowiadaj. Puść mnie. Co to miało być? Odpowiedz mi. Co chcesz? Chcę, abyś wykonywał moje polecenia. Od teraz. Od teraz robisz to, co powiem. Jesteś moim sługą. Nigdy. 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 A więc leć. Leć. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Zostaw mnie! Ode mnie nie ma ucieczki, rozumiesz? Nie ma ucieczki. Zostaw go. Do tyłu. Logan! Dwayne, długo go nie pokontroluję, uciekaj.
Dwayne, do cholery, co tu się stało? Już tu nikogo nie ma, stary. Stary, co jest z tobą? Do cholery. Salsa? No a kto? O cholera. O stary. O cholera, moja głowa. Stary, ja nawet nie wiem, co się z tobą stało. Co się stało właśnie? To było coś przerażającego. Ty wybiegłeś z samochodu, jakbyś zacząłeś kogoś gonić. Mhm. Gdy ja podjechałem w tą uliczkę, widziałem, jakby coś cię pchnęło i upadłeś prosto na asfalt. Cholera. Ale tu nikogo nie było. Uff, to się dzieje we mnie, Salsa. Jedyna opcja. Gdy siedziałeś w samochodzie, twoje oczy zaczęły zmieniać barwy. Na jaki kolor? Były czarne, czerwone, a później żółte. Cholera. Już wszystko jest okej, okay, jestem sobą. Miałem gorszą chwilę, wiesz? Wielka gorsza chwila, rzecz mówiąc. No. Daj mi chwilę, idź po auto. No, już tam przyjdę. Przyjdę. Cześć moi drodzy, z tej strony Spana, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z The Hills, czyli Życie Gangstera dawniej, moi drodzy. Słuchajcie, 12 tysięcy łapek i kolejny odcinek już jutro, ale zanim przejdziemy do dalszej części, to popatrzcie. Patrzcie, co tutaj się stało. Moi drodzy, jeżeli Salsa zauważył, że mnie coś pchnęło, moi drodzy, to zaczyna wymykać się spod kontroli. Ja totalnie zostałem zmiażdżony, moi drodzy. To, co się teraz wydarzyło w mojej psychice i w tym wszystkim, to jest po prostu coś absurdalnego. Kochani, what the heck? Jak ja mam nad tym panować? Kurde, nie da się. Logan, kurde, mnie uratował. Ciekawe, za jaką cenę, jaką był wykończony, moi drodzy. Przecież byłem spokojny, nic się nie działo i nagle zobaczcie. To jest drugi raz. Pamiętacie na ostatnim odcinku, co miałem wypadek? No to 2-3 odcinki temu, no... Skończyło się to, jak się skończyło, a teraz, moi drodzy, mogę się to skończyć czymś innym, ale nie widzę żadnych obrażeń na Dwayne, ale jednak, no, zostałem tu przetyrany. Dobra, kochani, zostawiajcie łapy w górę przede wszystkim, 12 tysięcy łapek i kolejny odcinek macie jutro. I dajcie znać w komentarzu, co w takim... co mam robić? Szczerze, jak z tym walczyć? No. O, stary, coraz gorzej z tobą. Przemęczony jestem. Wszystkim, ale czegoś takiego jeszcze nie widziałem. No, dlatego już jeszcze mu staram się być spokojny. No, teraz mi powiedz, czy ty chcesz odpocząć, czy jedziemy? Jedziemy. No, stary sen mi nie pomoże w takiej kwestii. Bardzo możliwe, no, racja. Ta, dawaj. Jak ten właściciel zobaczy to auto, które wypożyczyłem w takim stanie, to mi tu zaraz. A co, od niego wypożyczałeś? O cholera. No. No, to będzie ciężko, stary. No, stary. Mogłeś tu nie przyjeżdżać w sumie ze mną. Chodź. Umyć autko. No, ludzie, może to coś zarabiam. Da na te rysy. Spróbuję zamazać tyle, co się da. Spróbuj zamazać te rysy. Jak już tu jesteśmy, kochani, to wiecie, ja powiem prosto. Ja wiem, że wy jesteście trochę na to, że Dwayne nie szanuje samochodów. Szczerze, chciałem sprzedać GTR-a. Nie ukrywam, że chciałem sprzedać GTR-a, bo nim nie jeżdżę, jest garażowany, tak samo jak Lambo. I sobie myślę, a sprzedam GTR-a, tylko kurde, jak sobie zacząłem analizować, jaka byłaby burza, jakbym sprzedał GTR-a, te słynne GTR-y, które tam latają, topią się, łodzie podwodne i wszystko inne, to mówię, nie, muszę sprzedać Dodge'a, bo jest dużo więcej wart, żeby też trochę kasy mieć, ale w międzyczasie też kupię auto. Wielu z was pewnie się będzie podobało. I dla mnie to teraz jest po prostu, żeby mieć jakiekolwiek auto, a zaraz zobaczycie auto i powiecie, tak, dla ciebie to jest jakiekolwiek auto, takie auto, jakie kupisz. Także moi drodzy, no żeby być gdzieś pomiędzy tym wszystkim, no to żeby mieć trochę więcej kasy, ale zarazem też mieć czym jeździć, takim bardziej już spokojnie jeździć, mam wrażenie, a nie jakieś sportscary. Dobra, widzowie, zlinczujecie mnie. Chodźcie zobaczyć, co to jest po prostu. Lecimy. O jest, stój. Ooo. Ale fajna wczoraj na pomoc. Dzień dobry, ja właśnie przyjechałem odebrać samochód na imię Dwayne Hill i to chyba to po lewo, nie? Dobrze, to zapraszam do szefa. Ja chcę to kupić. Dziadzia, ja ci powiem tak, jak cię lubię, to daj mi spokój. Jesteś wszędzie tam, gdzie ja i mnie tylko irytujesz. Jesteś na cienkiej granicy, żebym dziadka wysłał na drugą stronę mocy. A co my w Star Wars jesteśmy? Dobra, widzowie, ja mu chyba strzelę. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest gorzej niż Star Wars. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja pole Mercedesy. Hello. No jestem. Przyszedłem odebrać. Ja pierdziel, ale fajna fura. Która auto mam przed odebrać? To tutaj przed panem. Znaczy za panem. To tutaj. Tak jest. Okej, okay, dobra. Pan daj mi chwileczkę, ja tylko sporządzę umowę i papiery. Ale ty płacisz, Salsa. No wiem, ja już kartę mam szykowaną. No... Nie jest to nie wiadomo co jak na nasze czasy, ale... Urok ma na pewno, nie? Moc też, fajnie wygląda. Dobra, no się. Właśnie z mocą to nie wiem, zresztą zobaczymy, no jakby... Było to też taniej, tam ktoś od F-ki mi pomaga ogarnąć, wiesz, tak jakby...
Mhm. No. Jakiś tam jej stary kontakt, ale to nie jest nie wiadomo co. Co widzowie? A wie pan co? Mamy tu fanów BMW? Jak tak, to jest w komentarzach. Co ja? Ja sobie tamtego kupię za 2 miliony. Spoko, dziadek. Dobra, to wszystko mam już gotowe, tylko będę począł pana podpis elektroniczny w tablecie, tu proszę. No oczywiście, proszę bardzo. Dobra, dziękuję. I kwota, za którą te auto zostaje sprzedane, to jest 174 tysiące dolarów. To na mój rachunek. Tak właśnie się zapraszam składa. Do biura, uregulujemy wszystko. Mhm. A ja pana poproszę tutaj, bo chcę kupić tamten samochód. Dobrze, który? Turizmo. Ten czarny. To już biorę papiery. Co myślicie, moi drodzy? Zaraz się przejedziemy. Ja wiem, że to są fani BMW i się pytałem przed tym, czy są fani, dawajcie znaka w komentarzu. Ale to jest auto przejściowe. Nie wiążę z nim żadnych nadziei, po prostu, żebyśmy mogli sobie czymś pojeździć po mieście. A też myślę, że to auto nie będzie robić takiej furory, jak te wszystkie inne, które mieliśmy. Tutaj proszę podpisać. Powinno się tak w miarę wpasować w te wszystkie nasze... No powinno się po prostu wpasować w miejski styl. Tak mi się wydaje przynajmniej. Chyba, że o czymś nie wiem i mnie zaraz zlinczujecie w komentarzach. Także dajcie mi znaka, czy dobry wybór zrobiłem, czy nie przesadziłem, czy... Ten, masz te klucze, nie? Tak, możemy wyjechać? Szefie. Tak, można. Tak, jak najbardziej tutaj proszę tędy wyjechać. Dobra. Tylko... Ty poczekaj, to moje też wezmę. Albo dobra, jak to stoi na razie, podbierzmy zaraz. Gotowy? Zacznij pas. Ej, poczekaj, stary, poczekaj. Ty, bo ten gruby to poleruje. Chodź na chwilę. Pasek rozrządu, o nie. No. Który mam cię? Czekaj. Zobaczymy, co ten gruby zrobił, moi drodzy, przy okazji. Co jest? No to faktycznie wypolerował. Gotowe. Jeszcze tutaj coś jest z przodu, ale... 250 dolarów się należy. Masz. No to płacz. Dać se to w dupę, stary. Idę oddać to auto teraz, poczekaj. Dobra. Do usług. Polecam telefonu. Wyłamasz się umowy. Ja pierdzielę, widzowie, co to było? No nieźle. A nie, a pan tu... Pan coś ma na butach tu. Daj sobie spokój. Majans, moi drodzy. Co tu robią Majansy? Majowie, moi drodzy, tak naprawdę. Dobra, może to jest banda na motocyklach, taki tacy jak Loszy. Dobra, gotowy? No, jak? Zobaczmy, jak to działa. No. O, dobra, widzowie, teraz się to w całej okazałości. O kurcze, aż środeczek to kurde, stary. Strzału nie ma. Ale wiesz, taki komfortowy, biznesowy, co myślisz? No rzecz mówiąc, limuzyna, nie? Bardzo fajnie to wygląda. Bardziej taki, taki bardziej biznesowy myślałem, że będzie. Ale chyba ma pazur, nie? No ma. Powiedzmy szczerze, przód, tył agresywny kompletnie i dźwięk też ma fajnie faktycznie, wiesz, taki... O kurde, ma. Widzowie, zobaczmy jak to działa. Dam trochę głośniej GTA. Weź, przejdźmy się tym tak, wiesz, autostradowo czy coś. Dobra. O, ciężko rusza. Trochę wagi ma na pewno, nie? Dobra, widzowie, takim czymś jeszcze nie jechałem w GTA. Muszę to a z drugiej strony jest autostrada. Nie no, ale tak nawet przyjemnie, powiem ci. W środku ale komfortowy. Czuć, że nim bardziej rzuca niż tymi wszystkimi, bo ostatnio jeździłem samochodami, które były dobrze dociążone, wiesz? No tak, tak. A ten czuje, że napęd na tył ma zdecydowanie. Ma i... napęd na tył, no. I rzuca tym tyłem, widzowie. No, ma napęd na tył. Ale dobra. No, ciężki klops jest też. Ale z tego, zobaczmy, tak, co to wyciśnie. Myślisz, że dwie paki dawaj, poleci? Dawaj. Poleci na stówę. O kurde, dobra. Ja lecimy ponad. No, jak na biznes, moi drodzy, 250. Ale... O kurde. O! Solca! Spierzo za to zapłaciłem. Nie no, fajne auto, moi drodzy. Ale tak jak mówię, nie wiążę z nim żadnych nadziei. GTR-em i tamtymi innymi autami, no to już trzy paki byłbym dawno leciał. Ale mam trzy paki. 290. Chyba, że z górki teraz. Nie no, nie poleci trzech pak, ale dobrze jest. 300 nie wydusi, ale swoją drogą. Myślisz? Na tą wagę nie wydusi? To... Mam blisko, mam 289 było. Tam wydusi, mówię ci, jeszcze jest to ostatnia prosta. Dobra, dawaj no. Bo w skoku miało to prawie 300, ale nie przytrzymał tego kompletnie. Kurde, widzę, 300 co nie poleci? Aj, chcę 300! Dawaj, mocniej ten pedał gazu wciśnij. Próbuję, stary. Nie no, bo nie wyciśnie. Nie ma szans. Nie no, nie ma opcji, ale to i tak jest nieźle, stary. Nie no, fajnie no.
patrząc na to, jak to wygląda w środku, na zewnątrz, ile waży i jaki ma napęd, to fajnie jeździ, stary, nie ma co narzekać. Dobra, wracamy jeszcze do cena. Miasta. Jeszcze z tej strony, w tą się szybciej jedzie. Dobra, spróbuję jeszcze raz, widzowie, nie da mi to spokoju. Wiem, że wy też byście mnie cisnęli, jakbym nie spróbował. Także ostatnie podejście, moi drodzy. Ale powiem wam, przy tych większych prędkościach to jest okej. Okay. Tylko wiadomo, że jakbym teraz mocno skręcił, to by mnie wyrzuciło, ale no nie jest najgorzej. Dobra, i tam będzie, moi drodzy. Zrobię 3 stówy. Dla moich widzów zrobię 3 paki. Teraz się trzymaj. Tutaj, moi drodzy, się robi prędkość. Patrzcie się, rozcigam te 290. Jeszcze trochę, to jest z górki. Dawaj. O! Jest! 300! 301 mamy było! Mamy to! 301, widzowie, to dla was. Jeszcze na wlocie do miasta zrobię. O! O kurde, ono odrzuciło. Teraz, widzowie. I patrz, tu będzie przyspieszenie, widzowie. 300! Nie ma! Zapiąłeś pasy chociaż? Tak, cholera, to już niebezpiecznie. No, były trzy paki. No były. Ej, stary, fajnie. No tak optymalnie. Kurde, elegancko. Fajnie sobie brzmi. Sprawdź. Do którego mechanika tego Dodge'a oddałeś? Ej, wiesz co? Pain nie zgarnął. To by trzeba do Paina zagadać. Nie pamiętam, który to dobra, był. Ale to dobra, tam... Bo ja ci muszę jeszcze przelać. Bo za tą furkę ci zapłaciłem, to jeszcze ci przeleję resztę i będzie to 200, nie? No dobra, na luzie. No i super, dobra. To co, to jedziemy? No pewnie, dawaj. To jest Salsa, jak już jest... O kurde, policja, jak już jesteś... No. To podjedziemy do naszych ludzi, nie? No. Tam na bloki ich przerzuciłem, ja też muszę zamieszkanie ogarnąć. Jest takie jedno, ale nie wiem, czy do mnie trafi. To może się też... przejedziemy, no, zobaczymy. Tak, tylko najpierw podjedziemy tam do ludzi, nie? Na bloki. Okej, okay, pewnie. Bo też obiecałem, że się zjawię, a jest ten jeden. Słyszałeś o tym, kto się zjawił? Kto? Brat Śliskiego. Szybkiego. Wow. No. Okej, okay, no muszę się z nim poznać w takim wypadku. No. No, w drogę, chciałem mu pomóc, więc zapomyślałem, że go do Quicka wkręcimy jako tam, wiesz, zarządcę czy coś. Będzie sobie sprzątał, dorabiał. Wiesz, co chodzi? Wymusiłeś pierwszeństwo. No i co? Nie. No i gówno. Pierwsza dobra, ucieczka. Ajajaj. No, chyba tamtych musicie łapać! Na pobocze zapraszam. Ale wysiedli wam z auta! Proszę ominąć bezpiecznie i w prawo gdzieś zajechać. Myślisz, że możemy tu uciec? Nie, ale to auto już samo zbiera się do boku. Dwie radiolki są za nami. Mhm. Tutaj stanę. Tak? Dzień dobry. Czy jest znany powód zatrzymania? Wymusiłem pierwszeństwo. Dokładnie tak. Proszę, dowód osobisty i rejestrację pojazdu. Proszę bardzo. Proszę, ja sobie sprawdzę tylko w tablecie, czy wszystko się zgadza, czy pojazd nie jest kradziony. Ale jest nowo kupiony. Mam nawet fakturę na niego przy sobie. Ale jaja, dopadli mnie. Proszę. Życie gangstera nie jest takie proste, mówię. Życie gangstera nie jest kolorowo. Czasem trzeba się do policji i bywać lotowo. Zapiszę to sobie w moim notatniku. Dobrze, wszystko w tablecie zweryfikowałem, wszystko się zgadza. Tak? Widzę, że pan żadnych wykroczeń w ostatnim czasie nie ma. W życiu, ja i wykroczenia w żadnym wypadku. W dniu dzisiejszym będzie tylko pouczenie. Następnym razem proszę nie wymuszać, jeździć ostrożnie. Dobrze, mogę dokumenty? Po zgaszeniu belki sygnalizacyjnej może pan odjechać. Dobra. Może jechać. Trzy przepisy złamane. Myślę, że to widzieli? Myślę, że nie. Tak, a to? Tym bardziej nie. Jesteś za szybki dla nich teraz. Panie policjancie, jestem przestępcą, bo jadę w aucie. Panie policjancie, gangsterka nie wybiera. Musi pan policjant o tym wiedzieć. O cholera, dobrze, tego nie widzieli. Dobra. Słuchaj, bo ja tym naszym, tutaj takie bloki wynajmę w okolicy. Mieszkanie no. W blokach, tam mają 4 mieszkania. Nie wiem, czy Sara też tam będzie poszła z nim mieszkać, czy jak to wygląda? No wiesz co, no... Jeśli chodzi o Sarę, to aktualnie ona tam mieszka w wynajętym, takim swoim, nie? No i nie wiem, no niedużo nam do przeprowadzki zostało, także... Mhm. Raczej ze mną sobie będzie pomieszkiwała. O, patrz. No właśnie, tu jest. Cześć, chłopaki. Siemano. Siema. Ty wiesz co on zrobił? Ty leszczu, nie pomyliło ci się coś? Nawijaj mi stąd. Nie zgubiłeś się? Czekaj, ty do mnie mówisz? No a do kogo? Ej Seba, kratkę piętą mam mój. Tak, no to jest. Do AWP dawno nie dostałeś, leszczu?
No weźcie, dawaj. Weźcie kolegę, panowie. Weźcie kolegę, bo tu mi się nieprzyjemnie okay. zaraz robi. Młody, no, weź odejść z tym. To nowe. What the fuck? No, sobie musiałem, przepraszam. Słuchaj tego kija. Panowie, to nie było potrzebne. Wybaczcie za kolegę. Ale zazwyczaj jak ktoś mnie obraża, to kończy jeszcze z dwoma kulkami w klatce piersiowej. Także macie coś do powiedzenia, czy nie? Sam mnie wkuzał już. Zaraz, coś jeszcze, jakiś problem tu jest, czy nie ma problemu? Śmiecia, nie wezmę. Tylko w grupie mocni. A sam dostał po gębie. Wy tu mieszkacie? No przecież to ja Silas. No właśnie, Silas, to czemu nie reagujesz? No przecież, no już miałem walić kulkę w łeb. No właśnie, no. No. O kurde, to znowu on. To będzie się tak teraz pokazywał? Ty, Salsa, zadać takie pytanie między nami. No. Widzisz tego gościa w kurce, czy nie? Którego? Tego na mojej lewej? Nie. Dobra. Jaki gościa w kurce? Nieważne. Jakbym tracił kontrolę, przywal mi w łeb. Dobra, dobra. Aha, czyli ty, ja tylko widzę, moi drodzy, niedobrze. Cześć. No, hejka, co tam? Spoko, a ty jakaś przełomowa, nowomłodzieżowa dziura na koka? No wiesz, no trzeba było wprowadzić parę zmian, prawda? A. Słuchaj, no mi się podoba i to jest najważniejsze. To jest najważniejsze, prawda? Ej, chłopaki, wszyscy tu są, czy... No, co tam? No, czy ktoś jeszcze na mieszkaniu jest? Weźcie! No, headshota chyba nie ma. No, headshota to w ogóle nie ma, szukamy go. Headshot, kto to jest headshot? To fajna ksywa. Policja nas obserwuje. Chodźcie tu za rogiem. No albo, znowu ci pątki. Albo chodźcie do mieszkania, chodźcie do mieszkania. W sumie tak będzie bezpieczniej, moi drodzy. Policja się czai, a nie będziemy sobie przeginać pałki. Taki młody z wami powinien być, Bruce. Jest tam w domu? Pojechał na miasto, bo akurat mu pozwoliłem. Dobra. Ale pilnujesz go, tak? Słucham? Jest pod dobrą opieką, spokojnie. Dobra, to chodźcie. Wybaczcie, że tak wchodzę jak do siebie, ale... Lepiej, żebyśmy nie byli tak obserwowani. A może piwko? Nie, dzięki. Nie. Poczekaj, zobaczę, czy ta policja dalej tam stoi. Cholera, ty, czekaj. Koń zatrzymuje. To jest od nas. No ci pączkarze zasrani. To jest mój ziomek. Ja idę. Czekaj. Szybki, kto to jest? Kto to jest? Kolega. No to czekaj, nie interweniuj na razie. Nie będziemy się robić problemów. Za co twojego kolegę łapią, jak myślisz? No właśnie nie wiem. On był z nami tam na Burton? Nie. Na Burton z nami siedział? Nie. Nie. To niech se radzi na razie. No dobra. No nie możemy dać się teraz spalić, słuchajcie. A, nie, że się tam dzieje, widzowie. O, nie wiem co, papa, nie wiem co zrobić tym policjant. Oj. Poradził se. O, to niezły kolegu masz. Problemy, Uio. Zów chłopak. Dobra, jak wam się tu mieszka? No jak dobrze. Na razie super, ale ten gościu, on mnie już wkurzał. Ten. Przewaliłem z kija. Sprawa ma się tak, że nie mam jak na razie wam załatwić jakieś fuchy. Pracuję nad tym, żeby was gdzieś wkręcić, panowie. Bo jak dobrze wiecie, na ulicy na razie nie mamy miejsca. Chciałem wam powiedzieć, że ostatnio się zrobiło kilka dziwnych rzeczy. Te chłopaczki, które z nami tam działały, młodziaki ten, zostali przekupieni i chcieli nam utrzeć nosa. Spalili cały magazyn Blue Jazzu i tym podobne. Więc na razie jesteśmy bez środków do życia. Ej! Zostaw to auto! Nie, no ten koleżka to chyba chce naprawdę dostać po... Dam ci stówę, jak mu wklepiesz! Stówa gwarantowana! Bez po... O, cholera. Daj mnie druga stówa. Ja po dwa. Policja się nie nudzi. Może wejdźmy do środka, co? Tak. Niech mi tylko rozwalą furę. Pytam dlatego, bo jakby nie zostawię was na lodzie, ale na razie nie. Mamy trochę ciężko, żeby coś ogarnąć, co nie? Jak sobie radzicie? Jakoś sobie radzimy. Dobra, zróbmy tak. Jak coś będę miał, to wam podrzucę i od razu łapiecie robotę. Wrzucimy was do Quick Security, ale macie namieszane w papierach, a tam potrzebujemy ludzi bez karalności, nie? Nieprawda, nie mam namieszane w papierach. Ty jesteś za młody, ty do szkoły powinieneś wrócić. Nie. No właśnie, do szkoły. No właśnie. Edukować się. Sprawa ma się tak. Ja wiem, że teraz nie będziemy się bawić w to, co bawiliśmy się chwilę temu. Czyli będziemy się na dzielnicach nie wiadomo co, więc... W miarę rozważne będzie to, żeby wrócić nawet do normalnej roboty, panowie i panie. Ale nie zostawię was tak na lodzie. Pomogę wam ogarnąć dobrą robotę, ale przy okazji chciałbym, żebyście dalej dla mnie działali w skrajnych wypadkach. Oczywiście nie za darmo. T-
te lokum będę wam opłacał. Mieszkajcie sobie, róbcie sobie co chcecie. Tyle czasu, ile potrzebujecie. Macie tu 4 mieszkania, więc ciasno nie macie. Ja też tu w okolicy jadę potem zobaczyć, będę wynajmował. Ale sprawa ma się tak. Jakbym coś potrzebował, to mogę na was liczyć, co? Oczywiście odpłatnie. Jasne, jasne. No, także będę wam regularnie załatwiał robótki. Także jak macie jakieś zabawki czy coś, to dobrze je schowajcie i nie wychodzimy na 100% z tego, co było wcześniej. Ale fajnie by było, jakby każdy z was popracował sobie nad jakimś alibi. Może tak. Jakbyście mieli jakiś fach, którym byście się chcieli zająć, dajcie mi też znaka, to ja spróbuję tam poruszyć niebo i ziemię, żeby wam załatwić fucha akurat w tym, czego szukacie. Więc okay. Pomogę wam na tyle, ile będę mógł i no i nie wiem, jak to dalej będzie wyglądać, w jakim kierunku to pójdzie, więc przekażcie tam reszcie, że ja pamiętam o swoich i dalej jesteśmy grupą, ale musimy trochę inaczej działać. Ja też będę troszeczkę inaczej działał w mojej firmie. Bo Ewa przejmuje całą ogólną firmę ochroniarską, a ja idę w trochę innym kierunku, tam w środku. Dalej jestem jakby głównym szefem, ale całą tą, że tak powiem, medialną otoczkę bierze Ewka, nie? Mhm. Więc jak coś potrzebujecie, to też podbijajcie. No tak jak mówię, załatwiłbym wam fuchę w płyku, ale no ciężko, jak macie przeszłość. Chyba, nie, no wydaje mi się, że nie. Ale ty, Sara, w sumie jakbyś chciała, to nam brakuje jakiejś babki na recepcji, nie? Jakbyś chciała się tam gdzieś wkręcić. Jeżeli będzie taka możliwość, sama poszukam czegoś jeszcze na mieście, ale w razie co, to się odezwę. Dobra. Doświadczenie mogę powiedzieć, że robota całkiem przyjemna. No. Mamy tam jedno biureczko, które byłoby dla ciebie, więc byłoby bardzo nam miło, gdybyś jednak nas dołączyła. Ale wam, wolny wybór oczywiście, nie? Wam reszcie postaram się jakoś pomóc, nie? Gdyby coś się działo, też uderzajcie. Jay do was dołączy tutaj. Dobra. Z Jayem możecie też coś działać. Tylko już mniej jawnie, nie bawimy się w barwy, nie bawimy się w takie rzeczy, tylko po prostu jest robota do zrobienia, to ją robimy, nie? Mhm. No. Ta zabawa w te całe tereny, cholera, nie wiem, czy to było warte świeczki, żeby tyle ludzi ginęło. Kiedyś to miało sens, teraz niby też, ale widzicie, czym jesteśmy bardziej oficjalnie gdzieś, tym więcej wrogów może się czaić za rogiem. I tak teraz tym było. Tym więcej osób cię bombi, robić jeszcze więcej. Tak, więc zmieniamy trochę charakter grupy, ale pierwotnie do końca, nie? Słyszę, bo ja bym chciał jeszcze z tobą pomówić. No to mów. Ale tak na boku. Masz coś do ukrycia? No. Młody, a za uszami ma. No idź tam, pogadaj z szefem na balkon. Z tatusiem. No. Sesalca nie pozwalaj, bo cię stary złoi. Też cię kocham. No co jest? Szefie, słuchaj, kojarzysz ten samochód, jak wracaliśmy i on się rozbił i wybuchł? I tam była ta rejestracja. No. To ja kojarzę, że taki samochód przejeżdżał na ośkę. Wtedy jak jeszcze byli pierwotni. Jesteś pewien? Tak, przejeżdżał taki samochód. Samochody nawet. Okej. Cenna informacja, dzięki. Ty. No. A ten Bruce, nie? No. No. Ty też masz nienamieszane, lepiej żeby tak zostało. Padnijcie do Quicka, załatwię wam fuchę. Dobra. No i dbajcie, dbaj o niego. Będę dbał. Nie masz mieć przy sobie żadnej broni. Słyszysz, jesteś gówniarzem, nie nosisz nic. No, ja nie mam broni. To dobrze. Dobra, ja lecę. Jesteśmy w kontakcie. Salsa, chcesz zostać, idź ze mną. Idę z tobą. Dobra. Trzymaj się, Sara. Na razie. No, trzymajcie się. Pa. Także... Dobry. No, dzień dobry, a pan co tu? No ja, to mój budynek jest. Ja wynajmuję, sprzedaję mieszkania. Nie spodziewałem się, że pan znowu wejdzie. Dobra, nieważne. Właśnie odbierałem mieszkanie. Okej. Okay. Kochani, słuchajcie, jak widzicie, ten charakter grupy jest trochę inny, jakby, no ja nie będę robił z tego dalej nie wiadomo czego, że będziemy przejmować dzielnice takie różne, ale ci ludzie tak potrafią na ulicy działać, że to też głupio z tego rezygnować, także, że jak będzie jakaś robota do zrobienia jako taka dla nich, no to będziemy im to zlecać, jakieś śledzenie, takim, bardziej w takich informatorach, w takich grupach dywersyjnych ja bym to traktował, żebyśmy potem my, jako ta grupa pierwotna, mogła reagować. Może chcesz zakupić 2 gramy? Chcesz może 2 gramy? Zakupić? Aha. Obawiam się tu dealerkę. Ale są roki. Może pan 2 gramy by chciał zakupić? Nie, dzięki. A w mordę żeś dawno nie dostał? Dobra, co? Ty musisz tak stary ofensywnie? Po co? Dobra, zobaczysz, młody cześć, ten młody... Po co? 2 gramy? Chcesz może ty! Kupić? Czekaj, zobaczymy. Nie, czekaj, Salsa, stój! Młody se da radę. Dajcie spokój, młody da radę. Mówiłem, że da radę? Dobra, czekajcie. Jedziemy.
gdzieś halak. Poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Zobaczy, coś miał przy sobie. Kolego! No? Jak on ci naklepał, to teraz posłuchaj. Nie Słucham. Masz tutaj prawa wstępu. Następnym razem to ten młodziak zrobi ci coś innego albo ktoś inny z naszego osiedla. Więc jak... Co może mi zrobić, bo nie wiem. Ale gdzie wojujesz? Wyrwać paznokcie, uciąć zobaczysz. Język, powbijać zęby. Co chcesz? No dobra, przepraszam. Może jakaś atrapa broni. A może ze mnie zejść, bo mi niewygodnie, dziękuję. Czekajcie. Chłopaki! Panowie, panowie, bo tutaj chłopak się przewrócił. Szybko chodźcie, pomóżcie mu, proszę was. Chłopaki, bo... On się przewrócił, do tego chłopaczka... Ma 2 gramy ma. Coś bardzo śmierdzi. O, to... Jeszcze... Który to? W ogóle jakiś na odłóż... Ten dobra, tutaj, no, spadam. O, no. Salsa, tutaj. Dawaj, dawaj. I zaczął ten, jakoś dziwnie... Aha. Ajaj. Na razie! No, pa. No, siema, siema. Pa, pa. Stój! Stój. Idiota. Podda się? Podda się. Dobra, jedziemy. Musi. Amatorzy hopy. O kurde, ile policji się na mieście? Ty nie widziałeś tego jeszcze, moi drodzy. Dobra, ja tu mam mieszkanie do garnięcia. Okej, no. Podjedziemy, nie? No. Wepcham się tu mu. Patrz. O kurde. Nie tak chciałem, ale dobra, fajnie, może być. Fajnie, no. Wiesz co? To jest taka chata. Apartamenty. Tutaj kiedyś... Ty kojarzysz Simonsa, nie? No. Właśnie wynajmowali jego rodzice, ci przybrani tacy adopcyjni, o. Tutaj widzowie, co powiecie o loku tutaj, moi drodzy? Właśnie wam pokażę, bo jest do ogarnięcia na jakiś czas. Bo nie wiem, czy tu jest jakiś garaż, stary. Chyba nie, tak mi się wydaje. No, tu jest parking, ale nie wiem, czy to jest... To jest z tego budynku jak nic, bo jest połączone z tym... Ale chyba pracowniczy mi się wydaje. Możliwe, no. Najwyżej sobie garaż wynajmiesz z tyłu ten... Tam są budynki, co się da na pewno wynająć. Ale tu można parkować. Można, biały chodnik. Chodź. To jest kilka apartamentów generalnie. No to? Ale dobra lokalizacja właśnie. Tak myślałem. Szczerze fajnie. Plaża, spokój, cisza. Bo mam klucze teraz, wiesz, wynająłem to na tydzień, ale nie wiem, czy będę chciał tu zostać. Także moi drodzy, chodź, pokażę wam, jak wygląda to stare mieszkanie, tam gdzie Harry mieszkał. Ale to po prostu też przejściowo bym chciał. Moi drodzy, te wszystkie apartamenty są tutaj takie same, ale są w miarę tanie. W którymś z nich na pewno mieszkał Harry z rodzicami, tymi adopcyjnymi. Ja uznałem, że w sumie to nie jest najgorsza miejscówka, ja i tak jestem sam teraz, a nie potrzebuję nie wiadomo jakiej willi. Samochody też mam, ten prywatny garaż schowany, także takie mieszkanko dla samego Dwayna jak najbardziej spoko mi się wydaje. Nie trzeba dbać, bo tu też sprzątaczka wchodzi i wszystko inne, ja też tu nie wiadomo czego będę chował. Więc wy dobrze znacie to mieszkanie, ale ja sam bym sobie je zostawił. Wiesz co, ja tu chyba zostanę, stary. Stary, fajnie, przytulnie, spokojnie by tu było. Tak, chłopie sprzątają tutaj, wiesz, a co ja tu będę miał poza ubraniami, nic. No, fajnie, no nic, fajny ten. Choćbyś miał z kimś zamieszkać nawet. Czy coś, no, czy na razie srał to pies. Po tym, co się ostatnio wydarzyło, to już w ogóle mam to gdzieś. No, lepiej się samemu faktycznie. Tak, także widzowie, jeżeli chcecie, żebym tutaj został, dawajcie znaka. A myślę, że będziemy mogli tutaj zostać na dłużej. W sumie spoko, jak na takie apartamenciki, to jest git. No, tylko ten parking trzeba ogarnąć gdzieś, tu pewnie jest w pobliskiu. Musi być jakiś albo płatna, albo i nie. Ewentualnie ta. Garażek wynająć i tyle. No, to jakiś dziad idzie. Chyba twój sąsiad stary. O, co on, karetkę goni? Może wezwanie, wiesz, karetkę wezwali i eskorta, nie? Wygląda jakby za nią ruszył. Dobra, Salsa. Dzwoń do nich, no. Gdzie go trzymają. Dobra, dzwonię. Wiem, a, że halo, gdzie go tam trzymacie? Dobra, zaraz będziemy. No. Gdzie oni są? Zaraz ci wrzucę tutaj navigation. Powiedz mu po prostu, miejsce. Już masz. A które to miejsce, bo nie mogę teraz zerknąć? To są te przyczepy, to są, wiesz... Dobra, tam w Sandy, tak? Tak, no, te kempingowce. Dobra, czas się wziąć do roboty, Salsa. Pewnie, pewnie, no. Słuchajcie, moi drodzy, zaczynamy prężnie działać. W takim razie, jeżeli jest czas na Skorpio, to czas go, jak to mówią, Skorpiona wyłonić z dziupli jakiejś tam jego. Wymyślę to teraz, nikt tak nie mówi, moi drodzy, by the way. Ale słuchajcie, mamy Axela, ja bym zrobił jakieś zdecydowane kroki, żeby tego Skorpio poskromić. Mamy Łysego, mamy ekipę, która mogłaby z nami uderzyć, także nie ma czasu do stracenia, tylko mamy Skorpionowi łeb do urwania, moi drodzy, czy tam ogon. A więc od razu wiecie, gdzie jedziemy. Jedziemy po Axela, moi drodzy. Dobrze jadę, nie? Tak, tak, jest okej. Tutaj pokazuję nawigację. Mhm. Tu?
To jest ta, no, po lewej naczepa. Cholera, jak tu wjechać? Ale fajnie strzela tak, pum, pum. To nie jest to, co w tamtym wydechu, moi drodzy, ale i tak jest okej. Tutaj go trzymają, kurde. Oni właśnie nie mieli go tak trzymać, mieli go kontrolować. Jak się skapną, że my go więzimy, to będzie inaczej. Oj, będzie, no ale jeżeli w ich głowach znaczyło, że będzie okej, to zobaczymy, nie? Miejmy nadzieję, że będzie okej. Mhm. Nie, celem. Są tu. Axel? Cześć. Dzięki. Dobra, daj nam pogadać. Dobra, dobra. Ten wózek byś mi oddał, co? Może chodźmy do drugiego pokoju. Dobra, Axel. No co tam? Możesz się odegrać. Okej. Musisz nam pomóc zdorwać Skorpio. Takie, jak chcesz odkupić swoje winy i jakoś się pakować chłopakom. Chociaż kurde, oni nie wiedzą, co się stało. Chociaż w sumie ty nie wiesz, Salsa, o co chodzi. Chodzi o to, Salsa, że Axel nas zdradził, dlatego kazałem go trzymać. Serio? Naprawdę? Niestety. Ale po części go rozumiem. Jakiś kiedyś, kilka lat wstecz, opowiadałem o tym, jak miałem bifa z Quick J'em, co? Z Quick J'em było tak, że przez Quick J'a zginęło sporo moich ludzi. A jednak dzisiaj jesteśmy najlepszymi przyjaciółmi. Ja trochę cię rozumiem, Axel, ale to w dalszym ciągu cię nie usprawiedliwia w 100%. Więc po prostu, jeżeli chcesz się odegrać, to możesz to zrobić i wybielić się w oczach wszystkich. Nie wiem, jak spojrzysz Bruce'owi, bratu Szybkiego, w oczy, ale to już jest twój problem i będziesz musiał to zrobić. Ale na razie dam ci możliwość w jakimś stopniu odkupienia win. Musisz mi wskazać, jak dotrzeć do Skorpio. Jak to mamy zrobić, Axel? Mogę umówić się z nim na spotkanie i będziesz wiedział lokalizacji. To jest jedna rzecz, ale chcielibyśmy też być przygotowani na to, jak się będzie pojawiał. Czy masz jakiś pomysł, gdzie możemy uderzyć, zahaczyć, żeby dorwać się, albo chociaż rozeznać się w jego możliwościach, nie wiem. Tak, żebyśmy mogli się na przykład podpiąć do jego, nie wiem, stacji, jakiejś komunikacji. Co możemy takiego zrobić? Na pewno ciężko jest go znaleźć, bo ma kilka baz w mieście, w żadnej nie byłem. A jego ludzi na przykład, jakbyśmy mogli złapać, żeby dostać więcej informacji? Jakiś pomysł? To coś mi ostatnio gadali, że mają przewozić rzeczy do laboratorium. Jakiego laboratorium? Tam, gdzie chcieli mi podać nanotechnologię. No dobra, ale jakieś miejsce, gdzie możemy ich spotkać, tak żebyśmy mogli ich dorwać. Coś takiego, nie ma czegoś takiego? Był na Industrialce, chyba jest taki hangar był. Tam taka firma czyszcząca, tam, nie wiem, Bookstar. No. Tam mają, tam stali. Stamtąd ma wyruszać furgonetka. Dobra. Będziesz musiał opuścić ten dom, Axel, i udawać normalnie. Mam nadzieję, że nas nie zdradzisz. Nas kolejny raz. Szybki! Cholera, Silas. Szybki nie żyje. Silas. Słuchaj, Axel będzie opuszczał ten. Dobrze by było, jakbyś go śledził. Dobra, zajmę się nim. Patrz, masz to. Podrzuć mu to gdzieś. Dobra. Salsa, wiesz, gdzie jedziemy? Wiem. Masz broń przy sobie, nie? Tak. Zagramy to bardzo oficjalnie. Okej. Nie w twoim stylu, ale dobra. Nie w moim stylu, jak to nie w moim stylu? Ja jestem bardzo oficjalny. Oficjalny samochód, oficjalny ubiór. Wszystko oficjalne. No tak. Jedziemy. Bez budzenia podejrzeń. Moi drodzy, Silas dostał pluskwę, którą podrzuci Axelowi dla pewności, ale też będzie go obserwował. Nie wypuścimy go aż tak, ale musimy, moi drodzy, teraz dorwać tych gości z tego Bookstara, czy jak tam się nazywa. Ja muszę mieć kartę przetargową. Ja wiesz co? No. W razie co, bo całkiem niezły przeciwnik jest, zadzwonię po wsparcie po jednego gościa, co ty. Tak. Fajnie było, jakbyś ty też ze mną nie był, ja tam pojadę osobiście. A ty się zaczaisz. Pewnie, no. Ja wezmę ze sobą Franka i zrobimy coś swojego. Tak zrobimy. Rzucę cię tam przy Industrialce, okej? Okay? Ogarniesz coś i dojedziesz. No. Cholera. Blisko było. Nie stało to takie złe. Stary, nie ma co narzekać, fajne jest. Ale nie rzuca się w oczy, nie? No, taki można powiedzieć, że każdy cywil może go mieć, rzecz mówiąc. Nie? Tak jest. Taki pracujący. Właśnie o to chodziło, żeby to auto takie było, ale miało gdzieś ten taki mały pazur. Więc no, auto idealne jak na razie, moi drodzy. Kiedy sobie kupimy kolejne Lambo? A nie wiem, czy Lambo jest takie fajne. Właśnie, a jak miał kupować takie super auto, moi drodzy? Takie do 4 milionów dolarów, 5. To jakie auto byście chcieli, żebym kupił dla Dwayna? Dajcie znać w komentarzu. Ciekawe, w jakim samochodzie widzicie Dwayna, co nie?
Dobra. Salsa! Co tam? Ja tam jadę, słyszysz? Dobra, no ja sobie znajdę jakieś auto. Radio nie działa, także ufam ci, że tam będziesz, no. Hej. Będę. Hejka. Dobra, jadę tam, moi drodzy. Kurde, ale chyba powinienem tutaj pojechać. No, tutaj. A, tu pojadę. Właśnie gadałem, moi drodzy, znaczy gadałem. Wiecie, co mi przypomina handling w tym samochodzie, moi drodzy? Pamiętacie live'y z Sergiuszkiem, jak uciekałem tempestą policją na GoToRP, moi drodzy? Właśnie takich podobnych handling i przyspieszenie było w tej tempeście. I mam takie flashbacki totalne z tego, co się działo. Tak mi się przyjemnie jeździ tym samochodem w tym GTA, moi drodzy. Czuję się, jakbym znowu był te kilka lat wstecz i grał Sergiuszkiem, moi drodzy. Niesamowite czasy. W ogóle się tak sobie nie przypominam, żeby kiedykolwiek złapała mnie policja, kiedy uciekałem tempestą, moi drodzy. Co to były za akcje na Sergiuszku? Kozak. Fajne czasy, moi drodzy. Fajne czasy. Ale teraz chyba źle skręciłem, bo się zagadałem. No, bardzo zbliżony handling. Boże, niesamowite. Dobrze jadę, widzowie? Dobrze, jestem. Tutaj jestem, cała ta firma z tymi... Dobra, podjeżdżam. O! O cholera, tam ktoś jest. Mam tylko pistolet. Jeszcze nie mam swojego Glocka. Mam Glocka gdzieś tu, moi drodzy? Nie mam Glocka, cholera. To by chłopaki nade mną czuwali. O kurde. Dzień dobry! Czy ja się dostałem do dezynfekcji? Bo jeżeli tak polujecie na karaluchy, to... jestem pod wrażeniem. Panowie, jakby... nie musicie do mnie celować. Chciałem, tylko tutaj firmowo przyjechałem. Jestem w firmie dla dezynfekcji, czy o co chodzi? To znaczy, że mam kłopoty, prawda? Na ziemię! A to nie możemy się dogadać? Ja chciałem po prostu kilka karaluchów zabić. Na ziemię. Dobrze, już. A już lepiej? Kim jesteś? No przyjechałem tutaj, bo mam karaluchy na firmie i chciałem się ich pozbyć, ale nie sądziłem, że ja zostanę potraktowany jak karaluch taki. A wy panowie, z dezynfekcji czy o co chodzi? Bo tak się składa, że w sumie, jeżeli o karaluchy, to też nimi takimi trochę jesteście, nie? Czy życie ci niemiłe? Znaczy, moje życie jest bardzo cenne i bardzo mi miłe. Pytanie, czy wy się dobrze bawicie, robiąc rzeczy, które robicie, co? Pracujecie dla pewnego człowieka, prawda? Kojarzycie takiego gościa z takim skorpionem na twarzy? Tak się składa, że mam z nim do pogadania. Więc chyba uda nam się dogadać. Szefa nie ma. Słuchajcie, o, nie ma szefa. To w takim razie zróbmy tak. Wy mi powiecie, gdzie szef jest, a ja dzisiaj nie będę złym... gościem od dezynfekcji i nie pousuwam was jak karaluchy. Ale to tylko wtedy, kiedy mi powiecie, gdzie jest wasz Skorpio, tak? Bo to w sumie, to jakby nie patrzeć, to też taki trochę pajęczak, insekt, więc w sumie mogę wam pomóc. Także co panowie, jak to robicie? Dogadujemy się, czy nie? Szefa nie ma, zabijaj stąd. No to jak to mówią, zdychajcie, śmiecie. O, proszę. Widzicie, ja nawet nie muszę ruszać rękami. O! A kolega co za nie mówił? No, to się nie ruszaj. Zrzuć tą broń. Dobra, już. Tam jeden za budynkiem. Zabijcie go. Dobra, zabiłem go. Kładźcie na ziemię. Dobra, no ładny strzał, Salsa. Dzięki. Tego zostawcie żywego. Reszta nie żyje? Leżą wszyscy. Szczerze nie spodziewałem się, że tak trafnie będziecie trafiać. Bałem się, że mnie poturbujecie. Jeden wam ucieka. Uważajcie za wózem. Z tyłu, tam. Tam! Dobra. Dobrze się zjawiłeś, Frank. Dzięki. W takim razie, jak już jesteś, to mógłbyś pogadać z przyjacielem i ustalić, gdzie jest Skorpio. Albo gdzie go znaleźć. Salsa, sprawdź, czy mają jakieś radia, inne rzeczy, które byśmy mogli na swoją półkę wziąć. Dobra, i namierzyć. I trzeba stąd spadać. Kolego! No? Gdzie znajdę szefa? Nie wiem. A jakieś radio macie? Przez co gadacie? Macie jakieś linie? Nie mamy. No, na pewno nie spotykamy macie. Spotykamy się. Gdzie się spotykacie? No różnie. Salsa, co znalazłeś? Na razie jedno radio. Dobra, czyli kłamiesz. Jaka częstotliwość? Odpal, co tam mamy? Częstotliwość kodowalna, nie możesz tego odpalić na radio. Czyli możemy tylko przez ich radia gadać, tak? No radio jest tylko mów, rzecz mówiąc, nie?
No dobra, czyli mamy radio, na której nadają częstotliwości, także będziemy nasłuchiwać. Frag, masz jakieś pytania? Nie mam. Dobra, to tego jednego weźmiecie dla łysego, okej? Okay? Czy coś jeszcze mamy tutaj wartego? Zostaw go. Przyda nam się. Stawaj, kolego. Weź go. Salsa? Tak? Coś jeszcze wartego uwagi? Za tym nic. Dobra. W takim razie, weźcie go do łysego. Za mną. A ja jadę po Axela. Okej. Okay. Ty, Frank, zabierz go do Payna. Wiem. A ty, Salsa? Idziesz. Mhm. Zwołaj wszystkich naszych chłopaków. Ja jadę po Axela. To jest. Czas zabrać się za Skorpio. Moi drodzy, zbieramy ekipę i jedziemy zapolować na Skorpiona. Tym razem, moi drodzy, konkretnie.